Siemanko, witam wszystkich w 40. części Let's Play Wiedźmin. Przypominam, że ostatnio doszło do konfrontacji między Wiedźminem a Jawedem. Niestety skubaniec nam uciekł razem z magistrem i nas zostawili na pewną śmierć, ale uratowała nas Triss. I teraz wrócimy z powrotem do Triss, bo myślałem, że z Kalksteinem sobie pogadamy, ale on nie ma nic ciekawego nam do powiedzenia po tej całej jadce. Gdzie się do... Tak. Do Laboratorium Tris poproszę. Tak. I w ogóle jesteśmy zameldowani u Tris. Tak jest. I to jest nowa dzielnica, do której nie mogliśmy się wcześniej dostać. Kurde, nie chcę skłamać. Jezu, jaka to jest dzielnica? Handlowa? Nie jestem pewien. Nie, zaraz zresztą sobie zobaczymy. Zejdziemy sobie w dół. Bo z Triss sobie ostatnio pogadaliśmy. Z ciekawości sprawdzę, co ty tutaj masz. Spoko. Okej, coś tu jeszcze jest? Szafa, drzwi wyjściowe. Dobra, szafę sobie może darujemy. Wyjdźmy na zewnątrz. Tak jest, wyzima handlowa, dobrze mówiłem. Mówiłem dzielnica handlowa, tak? Wyzima handlowa, dokładnie. Tutaj nas wcześniej nie było, no to standardowo lecimy według programu, czyli najpierw pozbieramy wszelkie informacje, a potem zaczniemy to powoli ogarniać. Tak jak w każdej nowej lokacji. Ciekaw jestem, co tutaj znajdziemy. Muszę zobaczyć, z kim tutaj możemy się spróbować w pokerka. Ejże, tak zatrzymajcie się natychmiast. Co jest? Tak. Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? No. Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Aha, spoko, spoko, król stary. Wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Aha. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Co, już glejtu nie chcecie? Aha. Spoko. Coś miałem powiedzieć, ja miałem jeszcze zobaczyć... Mówiłem o tym hazardzie, że poker... A jeszcze muszę sprawdzić, od kogo możemy karciożki tutaj dostać. Czego tu? I jeszcze jedno muszę sprawdzić. Mam wrażenie, że gra jest w chuj głośno. Ale nie. Nie no, tak jak było jest. Więc albo ja mam na słuchawkach, albo nie wiem. Dobra, co my tutaj mamy? W ogóle, co nam mapka mówi? Kowal, zielarz, karczmanowy na Narakort. Narakort, przepraszam, Narakort. I miejsce na czujkę, aha, spoko. A tutaj stara kuźnia, dom Triss, okej. Królewna Adda powinna wyjść za mąż, a Foltesta... Wydaje mi się, że w moim miejscu nie paradowałam, bo własne oczy widziałam, jak żołnierze puszczają wolno bandytów. Dlaczego nic nie wiem? Oddali mi pod rozkazy bandę matołów. Taki już los ubogiego rycerza. Dobra, dobra. Czy ja tu mogę z wami o czymś pogadać, czy chyba nie bardzo? Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Dobra. Co znaj swoje miejsce? Co znaj swoje miejsce? Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Beleradowi. Tutaj próbuję ze wszystkimi rozmawiać, bo z tego co pamiętam... Nie przeszkadza. Z jedną szlachcianką dało się porozmawiać w dosyć fajny sposób. Brama klasztorna. A, spoko. A tutaj? Okej. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plec. Nie rozmawiam z obcymi. Spoko, masz rację, prawidłowo. Tylko dlaczego mi tu kurwa klatkuje, to nie wiem. Wszystko zgodnie z planem. Mhm. A, to już widzieliśmy tą reklamę? Okej. Co ty? Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Okej, no bez nerwów, paniusiu. Bez nerwów. Królewska wygonili nas na ulicę, a nikt nawet nie pomyślał o podwyższeniu rządu. Oj, tak, już byście chcieli podnieść rząd. Już, ja wiem. Beczka. Co mam w beczce? 6 orenów. Oreny jak najbardziej spoko. Biały mielc też możemy wziąć. Boli. Nie ludzie nie są chyba tacy źli. Tylko dzielnicy handlowe. No dokładnie, pewnie, że nie są źli. A powiem ci więcej, są tak samo normalni jak ty. Swoje miejsce. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą. No to nie rozmawiaj, kurwa. Dupa mnie swędzi. Dobra, to jest brama... Nie, tam na razie nie chcę iść. Ale no, trochę mapki już odsłoniliśmy i o to chodzi. Czyli w sumie tutaj... Tutaj nie bądź ciekawego. Nie wiem czemu, ale pokazują mi się czerwone plamy, takie migające na monitorze i strasznie mi klatkuje. Napiłbym się. No, bez kitu. Jestem wyczerpana. Oj, nie podoba mi się to, Geralt, nie podoba mi się to. Dobra, chodźmy tutaj. No Wiedźmin, a kto? Drzwi do strażnicy. Strażnica, zobaczmy co tam jest. Ciekawe. Kogo my tutaj mamy? Knech. Skąd się biorą te stworzenia? Imię płonącej róży. Napiłbym się piwa. Tu się napis, skrzynia. O, zajebiście. Tak, oreny zawsze. I wszędzie, cukrowa lalka i krzesiwa, nie? Szafa. Spoko. Ale nie. Podziękuję za to. Schody na dół. A, tu już strażnicy miejsce, okej. Piwko z chęcią sobie wezmę. Nie wiadomo kogo spotkamy na swojej drodze, ale tutaj na pewno będziemy musieli się z kimś napić. A gdzie te drzwi mogą mnie zaprowadzić? Na zewnątrz? Przeszedłem na dół. Dziwne. Nie, poproszę jeszcze do środka. Do środka już wszystko będziemy robić po kolei. Chodźmy na górę. Żebyśmy potem się nie kręcili, bo tutaj byłem, tam nie byłem i tak byśmy łazili. Zrobimy wszystko po kolei, to będzie najszybciej. Stamtąd przyszliśmy. Mieszczanie. Tutaj zakonnicy szlachcic. Ten głupiec Belerat postanowił urządzić... Cicho bądź. Tak, wielki łowczy. Siemano, stary. Witajcie, panie Wiedźmin. Masz jakieś zadania? Wyniosłeś się z podgrodzia? No. Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy. Czekam na powrót króla Foltesta. Spoko. Przy okazji zajmuje się wypłacaniem nagród za usuwanie tak zwanego niebezpieczeństwa społecznego. Niebezpieczeństwa społecznego? No, nagrody za potwory wypłacam. Masz coś dla mnie? Za jakie potwory wypłacasz nagrody? Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samice wiwerny, porywającą dzieci. Na bagnach, znowu bagna. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Powiedz mi o czymś innym. Pytaj. Skąd czerpiesz wiedzę o potworach? Mamy taką księgę w rodzinie i w tej księdze bestie wszelakie są opisane i narysowane. I wiecie co tam stoi? Z chęcią się dowiem. Każdy potwór to jakowyś ludzki grzech uosabia. Dajmy na to zjadarka, obżarstwo, wampir, opilstwo. Coś takiego. A co uosabia skolopendromorf? Dokładnie. Bywaj. Tak. Okej, stary, no to zajmę się tymi zleceniami. Brama na cmentarz. Nie, cmentarz mnie nie interesuje. Czerwone plamy się pojawiają, bez kitu. Ale jak z nim rozmawiałem, to się nie pojawiały, więc... Co to? Nie wiem. Czy to tak musi być? Czy coś mi się tu grafika pierdoli? Będę musiał to rozkminić, ale chodźmy dalej. Tu ślepy zaułek był. To mnie troszkę zdziwiło. No Wiedźmin! Odkąd zaczęli tu kogo się spodziewałeś? Mikołaja? O, wyszliśmy stamtąd. Znaj swoje miejsce. Teraz pytanie, czy chcemy iść prosto? Czy może tutaj? A jakbyśmy poszli tutaj, to co by się stało? Nic by się nie stało, więc chodźmy może tutaj. O, nieznana roślina, kurde, będę musiał jeszcze poczytać troszkę książek, widzę. Groźnie wyglądasz. Na dodatek. Oj, nie czuję się najlepiej. Mam nadzieję, że nie zarażam się chorobą, nie ludzi ze starej. Jaka intryga, stary, żadna intryga. Zaraz, mogę sobie wejść? Dom. Spoko. A w domku co? Mieszczanin i szlachcic. Pozwolisz, stary. Okej. Spoko, zawsze jakiś wpis dodatkowy. Wybaczcie, ale nie chcę mi się tego czytać. Ej, że to przeczytałem, to czemu nic nie mam? Nie potrafię zrozumieć, dlaczego stan wyjątkowy wprowadzono tylko w tej dzielnicy. Może na... Chociaż może weźmy to pod eliksiry, to się może przydać. Chyba zaczyna mi się miejsce kończyć. Będziemy musieli się kierować do karczmy powoli. Tak mi się coś widzi. A tu nic nie ma? Żadnej szafy, nic? O, jaka lipa. Ale zaraz. Czy te czerwone plamy nie mają nic wspólnego z całą toksycznością? Przekroczenie progu powoduje pojawienie się efektów negatywnych. No ja przekroczyłem próg chyba, nie? Cholera wie, to jednak to coś może mieć z tym wspólnego w sumie. Wyjdź, Gralt, nie zatrzymuj grę, tylko wyjdź. Okej, kierujemy się w tą stronę. Tutaj zablokowane. Napiłbym się. To się napij, aha, to się ciągnie w tamtą stronę. To my... A kurwa, takie buty. To my, no dobra, to polecimy prosto. Napiłbym się. Kogo my tu mamy? Mieszka i tak dalej. I tak dalej. I tam, co tam jest? Brama. Do czego to jest brama, panowie? O, brama. Napiłbym się. Kupiecka, tak? Widzimy, tak? Brama kupiecka, no to dziwne troszkę. Nie wiem, do czego to może prowadzić w sumie. Zastanawiające. Okej. Czyli, a co my tutaj mamy w środku? Jakiś większy budynek w ogóle, nie? A, to jest tam chyba cały bank Vivaldi, co? Tak mi się coś kojarzy. No dobra. Zapiszę sobie, bo nie wiem, czy coś teraz się z fabuły nie ruszy, jak tam wejdę. Cholera wie. Zobaczmy co to... A, to jest ratusz, sorry. Mi się pojebało. Pełno szlachciców. I tak dalej. Podymne, pogłówne, podatek wojenny, władzy ciągle mało. No, dokładnie, stary, dokładnie. Okej, skryba. Następny, proszę! Spoko, drzwi do banku. Jak ja bym sobie poszedł na górę, a czekajcie. Cóż za nieprzyjemny zapach. Urzędniczka. Tu z urzędniczką chyba dało się poflirtować, co? Cały dzień. Moje plecy. Mogłam znaleźć sobie. O, ja tu bym brzydko sklatkowało. Jezus Maria. Grzeczne dziewczynki nie awansują. O, tak, a nie grzeczne. Mogę do skrzyni zajrzeć? Lipa. Oj, ale klatkuj. Czym mogę służyć? Hej. Pracujesz w ratuszu? No. Niezbyt oryginalnie, mój drogi. Musisz postarać się bardziej, żeby zrobić na mnie wrażenie. Tak, a jakie? No właśnie. Jesteś niegrzeczną dziewczynką. Dokładnie. Niegrzeczne dziewczynki mają zawsze najciekawsze pomysły. A kiedy na ciebie patrzę, też zaczynam mieć wiele ciekawych pomysłów. Nie tak prędko. Chcę dostać prezent. Jaki? Widzę, że mamy kaprysy. Co byś chciała dostać? Musisz zgadnąć, co najbardziej lubią niegrzeczne, rozkapryszone dziewczynki. Wrócę, jak coś wymyślę. Okej, no i mam dylemat. Bo nie wiem, co ona chce. Zaraz zobaczymy. Pracujesz? Tak. Kiedy na... Widzę. Spoko. Co ty byś mogła chcieć? O, co tak ja tutaj w ogóle mam dla ciebie, co? Oj, obawiam się, że chyba nic nie będę miał tutaj dla ciebie teraz. Małe... Miaudio, nie. Winko? A, winko to raczej chyba nie, co? O, albo może to. Marnujesz mój czas. Czym pracujesz? Kurwa, to nie wiem w sumie. Chyba nie wiem, czy ona nie chciała jakiejś kosztowności, pierścionka albo diamentu. Nie. Wrócę tutaj, jak już będę wiedział, czego chcę. To jest w ogóle przejście do banku, ale to sobie zostawimy. Zejdźmy na dół. Warto zapamiętać tą urzędniczkę. Kto za tym stoi? Drzwi do banku. A ja bym chciał od innej strony wejść do banku. A niekoniecznie tędy. Tylko frontem. Okej, wyjdźmy sobie na zewnątrz. No, straszne spadki mam, naprawdę, w klatkach. Nie podoba mi się to kompletnie. Dobra, co tu my mamy? Jedna dziewczynka. Nie. Czekajcie. Do banku jakoś się później dostanę, czy nie bardzo? Tu są drzwi do banku. Rzeźba. A zaraz. To jest właśnie chyba tak. Tak jest, czujka. Okej, świetnie. Dobra, to pierwszą czujkę mamy z bani. Tu zrobiliśmy to kółko, tak? Dokładnie. To wejdźmy sobie teraz do banku. Zobaczmy, co tam jest. Zapisywanie. Podobno przy bramie kupieckiej monstrum zatłukło aptekarza i jego czeladnika. Okej. Bankier. Ach, to się chciałbym. Odezwiesz się? Czy nie bardzo? Nie, to niewybaczalne. Spoko. Czekaj. Ej, ja chcę na dół. No bez kitu, to nie przejdę tędy. Ale lipa, niczego tu nie szukam. Zamknąć mordy, panowie. To jeszcze raz się wrócimy. No nie, bo może tam się mogę dostać na dół do banku. A może tam coś jest. Liczę na dużo orenów. W sumie bez kitu oreny by mi się zajebiście przydały. Zbieram cały czas na tą zbroję. Kurwa, już mam 4600, tak? Mam te 4... No, 4666, ciekawe. A potrzebuję równe 5000. Zamknięte, no shit. No to sobie kurwa poszedłem do banku. Przecież w sumie jeszcze można było górą spróbować, ale walić to. Nie dzisiaj, to kiedy indziej tam pójdziemy. O, tam na górę chyba nie ma sensu, żebym szedł. Pójdziemy sobie od tej strony. A no paskudny. Co pan zrobi? Nic pan nie zrobi. Tu jest jakaś brama. Nie chcę tam iść na razie. Proszę. Sprowadzili Wiedźmina na potwora. No. Sprowadzili Wiedźmina. A jak? Świetnie. To są w ogóle jakieś... Szulernia. Proszę. Gdzie żeśmy trafili? Barmanka. Kredens. Wytworzenie eliksiru, winogrono nie. O, zobaczmy, może tutaj będą jakieś oreny. Powiedziałem o Reny, halo. Dlaczego tutaj tak pusto? Przyznaję, że jesteś niczego sobie. Tak? No hej. Kolejna nowa twarz? Jakaż to konspiracja, skoro bez przerwy widzę nowych gości. Pewni bywalcy polecają lokal znajomym. Ten interes staje się coraz bardziej niebezpieczny. Trzeba będzie zwijać manatki, co by nie zgnić w miejskim lożku. Nie martw się, w lożku nie jest tak źle. Jeśli jesteś kryminalistą, wiedz, że to lokal dla porządnych ludzi, nie żadna melina. A bardziej niż lożku boję się prawa wojennego. Może karą za to, co robię, jest śmierć. Łapówki nie wystarczają? Żołnierze stają się coraz bardziej zachłanni i zuchwali. To samo mówi właściciel nowego Narakortu. Coś wisi w powietrzu i mam nadzieję, że gdy zacznie się burza, ja będę daleko stąd. Czym mogę służyć? Spoko. Nie masz ciekawego? Czym mogę służyć? To twój lokal? Ja tylko wynajmuję dom i prowadzę to miejsce. Okej. Właściciele chcą zachować anonimowość. Powiedz, o kogo chodzi. Jestem uosobieniem dyskrecji. No, ja również. Nie zadawaj takich pytań, bo ściągniesz na siebie gniew potężnej organizacji. Tak? Mówisz o Salamandrze? Precz z mego lokalu. Natychmiast. Wynocha! Albo zawołam chłopaków. Dobra, dobra, nie denerwuj się. Wynocha! Albo zawołam chłopaków. Oj tam, oj tam. Dobra, ale myślę, że sobie zakończymy odcinek na dzisiaj. Zwiedzanie wyzimy handlowej dokończymy w następnym. Może uda nam się już dostać do karczmy, mam taką nadzieję. A na... Sorki. A na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie. Komentujcie. O Jezu, co to za klatki. Komentujcie. Serio? Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. No to trzymajcie się. Cześć.